Cześć wszystkim, z tej strony Kalo4, witam was w kolejnym odcinku z gry Biomutant. Nie wiem, czy pamiętacie, czy nie pamiętacie, bo spóźniłem się już z tym odcinkiem, jeden dzień. Ale ogólnie, tak jak widać, jest w końcu kamerka i tak naprawdę teraz będziemy brać i już kontynuować granie w różne gry razem z kamerką. Jeszcze tylko sprawdzę, czy ta kamerka nie przeszkadza. I nie, widzę, że jest w dobrym miejscu. No co, w poprzednim odcinku tak naprawdę tutaj pokonaliśmy tego, to był taki jakby, nie wiem jak to nazwać, jaszczurka. Mówi, że masz pomyśleć o swoim świetle i zacząć jaśnieć wraz z miriadami. Dziękuję za radę. Nie skończyłem. No to był taki jakby jaszczur na środku, my go pokonaliśmy. Pomiędzy właśnie trzecim odcinkiem a czwartym udałem się poszukać... poszukać tych całych apteczek do życia i niestety nie ma. Nie ma tego nigdzie. Tego co wiem, potem będę mógł tego mojego małego świerszcza automat nauczyć właśnie. Wybrać i... Ja muszę coś spojrzeć. Oczywiście, że nie odpaliłem. Dopera. Dobra, teraz leci już czas. Nauczyć tego mojego automata, widzicie tutaj zielonego. Żeby własnoręcznie mnie uzdrawiał. Więc mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości już będziemy mogli go jakoś zaupgrade'ować. Dobra, my lecimy dalej. Z tego co pamiętam, w drugim odcinku dostaliśmy questa odnośnie podbicia tam jakiegoś obozu. Na razie udało nam się tylko w poprzedniej lokalizacji zwiedzić te nasze miasteczko i mniej więcej poznaliśmy jak wygląda Muma, Taćka i tak naprawdę kto jest głównym naszym przeciwnikiem. Dobra, idziemy na dół. Interakcja, wow. Może tu jakieś co? Powiedz, że tu macie. Ten żółty kolor jedyny z czym mi się kojarzy to z impostem. O, jest coś na ziemi. A tam jest coś groźny? Apteczki! Zajebiście, tego szukałem. A dawaj mi to. To jest rozwidlenie dróg, tu mieliśmy jakąś interakcję? Czy mogę to strzelić? Czekajcie, muszę sobie przypomnieć sterowanie. Nie tak? Nie tak? Coś tu strzelam, bo widzę. Ale nie mogę tego chyba przestrzelić. Wejść tu też nic nie mogę. Dobra, jak widzicie, ten automat to jest jego pierwszy skill tak naprawdę. I on nam świeci latarką. Okej, zróbmy interakcję. Toxanol był tak zwanym korporacyjnym molochem, a nasz świat dalej nosi piętno wywołanych przez niego straszliwych katastrof ekologicznych. Apokalipsa położyła kres ich egzystencji na Ziemi. Za to dla nas oznaczała początek. W sumie tak, tak byśmy nie zmutowali się naprawdę. Dobra, widzę, że tu już są kolejne drzwi, żeby je otworzyć, ale co jest niżej? Nie ma więcej apteczek? Serio by mi się przydało więcej apteczek. Dobra, tu nic nie ma. Ja jeszcze sobie przyciszę mikrofon tutaj, znaczy mikrofon. Przyciszę... O, okej. Okay. Musiałem sobie przyciszyć słuchawki, bo za głośno grały. Aha, i tu jest to samo. Dobra, to możemy iść dalej. Widzę, że nic mi się nie pali na mapie, czyli nic tu nie ma do odkrycia. Albo do zebrania. Okej, okay, interakcja. Spójrz, to zestaw pierwszej pomocy z przeszłodni. Pomagał w podbramkowych sytuacjach. To dawaj mi to. Ojej, to wygląda na solidną piąchę. 300-350. Dał ci się znaleźć? Okej, okay, teraz wiem po co mi to będzie. No dobra. Let's go. Tu nic nie ma. Czyli tamta ściana jednak miała jakiś sens. Nie, tak, tak. Okej, okay, przytrzymaj. Czekaj, zrób ścianie, boom. Tak, i co? Też? Ha, czyli nie muszę wcale skakać, wystarczy, że przytrzymam. Jeszcze raz. I cyk. Zajebiście, nowe przejście. Przełącz broń. No, chciałem to zrobić. Znaczy, ja tak bardzo nie umiem. Czy mam tylko jedną? Jak chcę jeszcze drugą.
Okej, okay. Jeszcze tą. No dobra, teraz mamy dwie bronie. Zajebiście, możemy iść dalej. Zobaczymy, co nas tak naprawdę tutaj czeka. No teraz pisze, spotka się z wojownikami, czyli w końcu zaczniemy walczyć z tym plemieniem drugim. Takie tunele wciąż niosą echa przeszłości. Słyszysz je? Nie. Dobra, ale też widzę, że dostaliśmy jakieś... Co dostaliśmy dokładnie? Dobra, tego nie powinienem nawet otwierać. Dobra, nieważne. Nowe Wung Fu nam nie jest potrzebne tak naprawdę. Nie będę się opierał na tej pięści. No i zaczynamy. Już nie pamiętam, czym się blokowało. Atak specjalny. Trochę nie przenika takim specjalnym. Napełnia jedną z ikon Wung Fu. Okej. Okay. Uciekaj, uciekaj. Jak był unik? A tak była blokada. Zablokowałem. Okej. Okay. Szybko poszło nawet. Kurwa, nie zdążyłem. No, dawaj. Zablokowałem, no. Doskok, doskok, doskok. Uciekaj. Zaczyna się panika, nie? No kurwa, jak zginę. I oni uciekają, ej! Oni se życie odnawiają, bez sensu. Super Wung Fu. I co to jest? Zjebałem jeszcze raz, tak? Nie, sklikaj, klikaj to. Aha, to jest takie krótkie. Ale go jeszcze nie zabiłem. A, nie zdążyłem. Zabij go! Jej, szybko leczenie, lecz się. Uciekaj, uciekaj. Nie robisz tego z taką energią, Ki. Kurwa. No jakim cudem on mi sięgnął? A już się boję, jak to będzie z tym pojedynkiem. Dobra, widzę, że jak mnie jeden atakuje, to nawet nie ma kiedy tak naprawdę mi zadać obrażeń. Okej, więcej ich nie ma. Wiem, że następny level chociaż to będzie, ale niestety nie udało się. Dobra. No nic nie mają do zebrania, ale tu widzę, coś jest. Reakcja, pogrzebmy w koszu. Papier toaletowy, no na pewno nam się przyda, nie wiem do czego. Oj, dobra. Tam się coś świeciło. O, tutaj też się coś świeci. Teraz wolę sprawdzać, nie? Żeby nam znowu nie zabrakło apteczek. Zapisywanie. Okej. Okay. Ja nie pamiętam, na jakim poziomie trudności gramy. Chyba normalny wziąłem. Dobra, idziemy do góry. Tu coś nam pokazywało. Okej. Okay. A z tyłu? Tu jest dużo wolnej przestrzeni. Łomstrze. Jednoręczne tnące. Co ja już chcę po live'ach, a czy po live'ach, Boże, co ja gadam. Ja już po nagraniu sobie sprawdzę, która broń jest lepsza i wtedy ewentualnie zmienia. Okej. Okay. Do jakiejś kopalni złota trafiliśmy. Kaszkiet. No, trzepeczka, nawet spoko. Mówię, teraz tylko zbierajmy i miejmy nadzieję, że jak najwięcej apteczek znajdziemy. Je dość mocno wzięliśmy i z nich wytraciliśmy. Tu coś jest? Tu jest jeszcze kosz. Dwuręczny, tym razem dwuręczna, czyli tamto mogę zamienić na którąś z tych. Okej.
I tak, tam jest główny cel. A my możemy jeszcze iść tutaj. A tu było wyjście. Udaliśmy się w złą stronę. Podaj tablicę z ogłoszeniami. Tamta tablica z ogłoszeniami jest pełna pozostałości po życzeniach różnych osób. Zbliżasz się do jednego z ceglanych miast Toxanolu. Rozglądaj się uważnie. To miejsce stworzyła korporacja Toxanol. Porzuciła je, kiedy już go nie potrzebowała. Porzucili całe miasto? No, przynajmniej te niewielkie. Miejsca takie jak to były kiedyś tanie, a przestrzeni nie brakowało. Gdy jedno przestawało być potrzebne, to budowało się drugie. Jest tablica z ogłoszeniami, ale dobra, my nie będziemy szli tą stroną, bo widzę, że tu jest już za daleko. Zobaczmy jeszcze, co w tych pomieszczeniach jest, może coś, co nam się przyda. Dzisiaj może być odcinek trochę dłuższy, jeżeli nie wyjdziemy z tych podziemi, albo nie będzie jakiegoś ciekawego miejsca zapisu. Też interakcja. Czuję, że to powinienem se sprawdzić poza nagraniem. To może być koniec świata, jaki znamy. Plecak? Plecak. To spółkotron z przeszłości. Spółkotron. Służył do spłukiwania żółtych i brązowych nieczystości. Ole. Wypróbuj czyszczotkę. Może uda ci się pozbyć brudów. No dobra, z jednej strony. Wygląda na to, że przetkamy kibel. Na rurach muszą zostać odpowiednio nastawione, by udrożnić spółkotron. Okej. Okay. Rozumiem, że to o to chodzi. Tak. No i tutaj? Jak ma to być niby? Okej. Okay. Właśnie tak należy sobie radzić, gdy wpadnie się w kanał. Mhm. Kolejna jednoręczna. Okej. Okay. To jest jakieś poboczne zadanie, żeby spłukiwać wodę w kiblach? Spoko no. To co lubi. Idziemy na górę. Ten zakątek świata zwą cegłówkiem. I tu już jest poza obszarem. W dobrą stronę idziemy. Nagle światło zmieniło na takie chamskie jaskrawe. Aha, bo my wychodzimy na górę. Dobra, my nie chcemy wyjść stąd. Kurde, mam nadzieję, że muzyka nie jest za głośno teraz. Ja se przyciszę jeszcze na słuchawkach. Okej. Okay. Tu nic nie ma. Też nie. Okej. Okay. Idziemy dalej w takim razie. Wracamy tam, gdzie mieliśmy się udać. Aktualnie nam przeleciało już... No 12 minut odcinka, tak naprawdę. To nowy poranek. Może warto poszukać śniadania. Okej, okay, chodźmy tu. Dajmy się w miejsce, gdzie powinniśmy się udać. Czyli tak w sumie wychodzimy na zewnątrz, z tego co widzę. Ale tu jest przestrzeni do przeszukania. Ojeju. Aż prosi się o wzięcie i... Boże. Prosi się o sprawdzenie tych miejscówek. Zobaczę, może teraz będę miał więcej szczęścia, bo widzę, że tu w końcu istnieją jakieś... apteczki, jakieś ukryte rzeczy. Z tymi poprzednimi lokalizacjami to tam nic nie było, tylko czas tak naprawdę zmarnowałem. A tu i gacie, i plecak. Dużo fajnych rzeczy znajdziemy. Może naszego pierwotnego? Tak, pierwotny. No to już powiem, że pierwotniaka ubierzemy tak naprawdę. Obrażenia. Kolba. Je, jaki słodki. Koszula. Ej, jest lepsza od tej naszej. Ale czy chce latać z serduszkiem? To zobaczymy zresztą. Dobra, czyli wyszliśmy na zewnątrz, tam się coś świeci,
Spodziewam się tu jakichś przeciwników. Życia to my ile mniej więcej mamy? Całe. Okej, idziemy. Siema widzu, jeśli podobają ci się moje materiały i chcesz mi pomóc w rozwoju tego kanału, zostaw suba, pierdolnij dzwonek oraz powiadom swoich znajomych. Ja już ci nie przeszkadzam w dalszym oglądaniu. Trzymaj się. Nara. To jest zbyt duży obszar, żeby tu nikogo nie było. To jest aż podejrzane. Chcę to skoczyć? Mogę. I udajemy się aż tam. Dobra, raczej się tu zabiję, jak skoczę. To jakieś rozsądne wyjście? No, chyba nie ma. Gdzieś pewnie kanałami będziemy musieli przejść. Kanałami, Boże, metrem. Tu jest zejście, okej. Okay. Tam dalej jest. O, tutaj są schody, dobra. Zobacz jak najwięcej w blasku nowego dnia. No, grafika jest naprawdę piękna tej gry. Uwielbiam tą grafikę. To bardzo. Park Akuku. Oho. Młodziaki uwielbiają to miejsce. Idziemy? Zobaczymy, czy nosili się bić, czy nie. Dobra. O kurwa, 8 poziom. No, trochę się wjebałem. Nie pomyślałem. Ej, 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 uciekaj. Dobra, napierw ściągnijmy tego. Nie masz do tego energii, ki. Pierdol, dostaniemy jak nic. Ja nie umiem blokować, to jest największy problem. Kurwa, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Ostatnia tabliczka, a czy to ostatnia tego? Ostro. Okej. Okay. Szczerze, klikam byle co, nie? Że tylko przetrwać, więc będziecie mieli pewnie bardzo głośno. Joya. Kurde no, już mu niewiele zostało. Leczenie, już. Uciekaj, uciekaj. Dobra, doskok. No zablokowałem jego cios akurat. O, mamy punkt ulepszeń w końcu. Nie pamiętam, czy mogę to wydać na jakieś automaty, czy coś. Ale to coś wypada. Buzik, brzęczek. Czy to jest takie już nasze pierwsze spotkanie z tym całym plemieniem chyba? Nie czas, by oglądać się za siebie. Skup się na tym, co przed tobą. No dobra, ale jeszcze chciałbym punkt przydzielić, więc nie denerwuj się tam, gościu. W życie, no wydaje mi się, że życie jest najważniejsze teraz. Zbyt szybko dostajemy opieprz. Okej, w żywotność lecimy. Świeże powietrze dobrze ci zrobiło. Chciałbym jeszcze automat ulepszyć, ale nie mam pojęcia, czy mogę go ulepszyć. Radioaktywne ogniki, to też było spoko nawet. Weźmy to, aktywujmy sobie. Tak. To będzie na ten klawisz górny. Jak to pokazuje Y. O. Takie nawet słodkie kotki. Kotki, króliki, Boże. Jeden punkt jeszcze mam do przydzielenia. Ja bym go dał oczywiście w... walkę na bliskim dystansie. Jednoręczne cięcie. Taki dwiema broniami, sorry. Aha, tu już nic nie mogę wydać. Bez broni? Nie, nie chcę mi się bawić w kung fu tego. Jakiegoś kung fu. Kung fu. Burkina. Wiecie co, przejrzę sobie po nagraniu i ewentualnie potem wam pokażę, co dodałem. No tylko tracę niepotrzebnie na tym czas. Wydaje się być w dobrym nastroju, mimo że czeka na pewną śmierć. Mhm.
Wie, że ponoć współczujesz innym i ufa, że w twojej naturze leży chęć pomocy potrzebującym. Gaguchu. Prosi cię o słuszne postąpienie ze względu na swoje sumienie. Poprzez wewnętrzny konflikt każdy jest odpowiedzialny za własne czyny. Dalej nie czuję, oni pierwszy zaatakowali. My. Dziwi się, że nie chcesz pomóc. Czuć się dobrze i czynić dobrze to dwie różne rzeczy. Tak, właśnie tak. Nie ma wątpliwości. Tak właśnie, światłość gromi mrok. Poważnie? Nie wątp w mrok. Czuję dumę, że postępujesz właściwie. Nie mogę uwierzyć, że pozwalasz się zwodzić, takiej nie dojdzie. Ja go nie chcę zabijać, czemu mam go zabić? Co on mi takiego zrobił niby? Z przesady. Interakcja, dawaj tabliczki. A znowu kolbę dostałem. A, coś jeszcze ciekawszego jest do wzięcia? To niby nie widzę. Dobra, lecimy dalej. O, ale tu jeszcze jest jakaś skrzyneczka. O, i to jest coś. To raczej nałożę na naszą postać, ale to już mówię. To ubiorę go w następnym odcinku. Łatwiej dostrzec wszystkie kolory. Bardziej jara, nie wiem, dniem niż ja tą grafiką w grze, nie? To posterunek plemienia miriadów. Już? Tak szybko? Gdzie oni są? Jestem ślepy, nie widzę. Ej, on już mnie strzela. Hit. Zegar tyka. Musisz jak najszybciej powstrzymać puchcia chruma, inaczej zniszczy korzeń drzewa życia. Puchcia chruma. Tak jest. Jebanaka. Dziwi się, że musisz iść. No muszę iść. Tam powiedzieli, że muszę iść. To są nasi. Jadę? Okej, klikłem. W końcu dostaję jakąś pomoc. Dobra, ja chciałem jeszcze tutaj użyć teraz mocy. Zobaczmy, jak to wygląda. Nie tą. Tą. Ojoj. Życie. Nie mam życia? Pierdol dostaję, ej. To już jest za mocne. Nie tak? Jak była tabliczka? Teraz ja już życia nie mam? Zobaczmy jeszcze w ekwipunku. Cieszę, teraz zginę. No dobra, ubierzemy tą postać też. Kaszkiet? No się niczym nie różnią, prawda? Dobra. Ubieramy tą postać, nie ma co przesadzać, bo widzę, że serio wpierdol dostajemy. Zaczynamy dostawiać. Dostawać. Na ramienniki też ubierzmy. Naprawdę jeszcze śmiesznie wygląda z tym wszystkim. Plecak, czemu nie? Korpus. To był fajny korpus. Nie taki, tylko ten, o. Nawet widzę, że jest dość rzadki. A rzeczy sobie zezłomuję po odcinku. Jensy, gacie. Jensy. Jakoś jeszcze wygląda. Teraz jeszcze wyposażenie różne. Papier toaletowy, dobra. To akurat jedna z najmniej potrzebnych rzeczy, jakie teraz chcę. No wpierdol dostaniemy. Kurz, co mogę stworzyć? A nie stroje, nie o to mi chodzi. Funkcje. Nie możesz mi jeszcze dać tu zdrowia? Lipa. W oddali, dobra, będę w oddali nie strzelał. Prawda, jak tchórz? Z taką ilością życia to sam się proszę o wpierdol. Daleko jest to pewnie. Ej, no zostaw mnie, ej. Tego trzeba zjąć. Daj, odnawia mi się życie, nie wiem jak, ale okej. Gdzie on jest?
To już dwóch jest strzelających. No cierpię, cierpię, bo nie mam życia. Kurwa. Nie wiem, czy mi się życie odnawia, czy nie. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Ale tamten zginął, ale był jeszcze jeden chyba strzelający. Okej. Okay. Oj, oj, dobra, powiedzcie, że macie gdzieś tu żyćku. Nic, naprawdę. O, życie samo mi się naprawia, przynajmniej tyle dobrego. Czyli co, wygląda na to, że to był ten posterunek. Ja sprawdzam jeszcze czas nagrania, ale zostało nam jeszcze z 5 minut odcinka tak naprawdę. No właśnie chciałem powiedzieć, że nawet ten grubas nic nie ma. Budyczek, zajebiście, w końcu jakiś żyćku. Dobra, idziemy się spotkać z wojownikami. Mam nadzieję, że to nasi wojownicy. O nie, to nie są nasi wojownicy. A idę po pomoc, bo nie dam rady sam. Nie strzelaj tylko. Kurwa. Sprawa osobista. Dobra, uciekaj, bo już. Już jest ostry pierdziel, chodźcie, cwaniaki. Naprawdę musiałem wpaść do wody. Kurwa, jeszcze utonę. Ja pierdolę. Serio? Czytaj ostatni punkt kontrolny. Przerwa, zajaram sobie chociaż. Czy to jakoś rozsądniej rozegrać? Aktualnie rzucam się na boki. Muszę też to blokowanie wziąć i się nauczyć. Ale z przeciwników ze strzałami nie mogę brać na odległość. Atakować przynajmniej. Chyba, żebym użył tej mocy. No, to brzmi jak plan. Czy taki łatwy do zrealizowania? Zaraz zobaczymy. Naprawdę, przecież oni nie żyli dopiero co. Dobra, użyjmy tej mocy. Twoja energia ki wyparowała. Nie ma co się dziwić, tak? Ała, ała, nie bij mnie. Ej, uciekaj od niego. Bliskie spotkanie. Właśnie, zapomniałem, że jest ta moc. Nie no, te Fung Fu jest nawet spoko, nie? Tam są przeciwnice, ty już nie masz dla mnie pewnie słodyczy, co? Jasne, że nie. Muszę pamiętać, że jest rzeka, więc nie mogę aż tak ryzykować. Życie mi się jeszcze odnawia. Jak życie się odnowi, to ruszymy dalej. No dość powoli się odnawia. Ciekawe, ile mamy teraz maksymalnego życia. Wcześniej jeszcze powiedziawszy nie sprawdzałem. Mam nadzieję, że wam nie przeszkadza, że sobie palę na tego w czasie gry. Tyle? Chciałem powiedzieć, że tak stanęło jakby w miejscu. Ja tam ich jest. To daleko, nie? Tak ja nie umiem grać na Joyu. Daleki oni mają zasięg, czy nie? Tak nie za bardzo. Ej, mogę już go w sumie stąd ściągać, z tego co widziałem. Jakby nie miał Zeza. Ej, życie naładowane, możemy iść. Chodźcie.
A czterech ich aż jest. Okej, słuchajcie, bo już chyba trochę popanowałem to, jak zrobić. O, zrobiłem unik, uciekaj. Cała twoja energia ki została zużyta. Dobra, to się cofamy, chodźcie. To tu już nie wejdziecie, co? Ja chcę się dostać do tego, co strzela. Okej, jak tego już pokonaliśmy, to już będzie teraz prościej. Oprócz tego, co tak będzie skakał tu. Wiem, że pewnie nic nie widzicie. Dobra, ale jeszcze. I czemu oni znowu się odrodzili? Czy to już nasi? Już są chyba nasi. Kurde, no. Muszę się nauczyć, ale teraz lepiej szło. Okej, tu widzę, że coś mam. Do zebrania. A to jest pewnie oznaka tego, że podbijam obóz. Dobra, drobnym. Aj tam, tylko trochę. Nie, nie wypowiem tego. Ostatnio kumpel mi wziął i mnie po prostu zniszczył. Nie potrafię nawet tego słowa wymienić. Wy widzieliście, co to jest najważniejsze. Psioniczne. Dobra, chyba to już wszyscy wojownicy, co? Życie? Życie mam. Widzę, że tu jest coś do otwarcia, zgarnięcia. O! Fajnie się świeci. Pojemnik z bioblobem. Czyli teraz się Wiedźmina bawimy z mutacją. Uważaj na biozagrożenia, nie domyjesz się przez miesiąc. O! Duchaczka, spoko. Do regeneracji życia. Przyda się na pewno. Zapisywanie. Dobra. Coś jeszcze tak pali? Coś kropkuje czy nic? Na razie to wszystko, co mamy. Posterunek Vespidut od dawna jest siedzibą plemienia miriadów. Wiecie co? Podejrzewam, że to będzie walka. Z tego, co widzę, my już nagrywamy ponad pół godziny. Czyli co? W sumie... Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli odcinek się spodobał, zostawcie suba, kliknijcie w powiadomienia i napiszcie jakiś komentarz typu, czy aktualnie wam się to podoba, czy nie. Ja się na razie z wami żegnam, do zobaczyska za tydzień, we wtorek. Film wyjdzie, no ja nie będę mówił, kiedy film wyjdzie, bo to już wy sami zobaczycie po premierze. Ja się na razie z wami żegnam, nara!